No dzień dobry, ja jestem Barbara, a to jest kanał Nakład Wyczerpany i witam Was w dzisiejszym odcinku. I dzisiaj mam dla Was tak, ponieważ bardzo dawno nie nagrywałam tagu i trochę się stęskniłam za taką formą filmów, dlatego znalazłam coś takiego jak simowy tag i muszę Wam powiedzieć, że od razu mi się spodobał, bo ja jestem wielką fanką Simsów. Ja w sumie nie gram dużo w gry komputerowe, ale jeśli gram, na pewno to są Simsy. Jak zwykle przy tego typu filmach mam ze sobą swój kajet, mam tutaj zapisane pytania, więc po prostu przejdźmy do filmu. Okej, oryginalne Simsy, czyli najlepszy debiut. Pierwsze pytanie, a ja już troszeczkę oszukuję, bo wybrałam historię pszczół Mai Lundę. I to nie jest tak do końca jej pierwsza książka, to nie jest jej tak całkiem debiut, bo ona przed historią pszczół napisała kilka powieści dla dzieci i młodzieży. Więc teoretycznie to nie jest jej pierwsza książka, ale jest jej to pierwsza książka dla dorosłego czytelnika. I pomimo tego, że w kwartecie klimatycznym, tak się chyba ta seria nazywa, to historia pszczół jest najlepszą książką. I ja się z tym twierdzeniem zgadzam. Ale wszystkie jej książki cechuje coś, co ja sobie bardzo cenię. Mianowicie, dzięki jej powieściom jestem w stanie na chwilę wejść w buty kogoś, z kim normalnie w życiu bym się na przykład nie zgodziła. Albo ciężko by mi było wyobrazić sobie, jak to jest być 40-letnim mężczyzną, który się nie zgadza ze swoim synem. Albo jak to jest przywiązywać się do drzew, bo się jest takim wojownikiem o ekologię. I za to jej książki sobie cenię, że one właśnie dają mi tą perspektywę, której normalnie bym w życiu nie miała. Więc dla mnie no zdecydowanie historia pszczół. W ogóle cała ta seria moim zdaniem jest warta uwagi. Wiem, że Błękit zbiera bardzo, ale to bardzo złe opinie. Ja się z tym nie zgadzam. W sensie, okej, to nie jest może najlepsza książka całej tej serii, ale wciąż nie uważam, że jest ona aż tak zła. Ponury żniwiarz, czyli najsmutniejsza śmierć. I ja tutaj wybrałam Myszy i ludzie Steinbecka, bo to jest krótka książka, ale to jest książka, która sprawiła, że ja płakałam. Okej, to będzie teraz spoiler, bo na końcu tej książki właśnie jest śmierć. I może sama śmierć nie jest o tyle, sama w sobie nie jest smutna, co okoliczności tej śmierci, jak w ogóle dochodzi do tej śmierci, są smutne i są takie kontrowersyjne. Wciąż uważam, że jeśli macie sięgać po Steinbecka, to ja bym raczej sięgnęła po Na wschód od Edenu, ale jeśli macie do wyboru Myszy i ludzie albo Grona gniewu, no to uważam, że ta książka jest lepsza. Taka moja po prostu subiektywna opinia. Sim, który utknął, czyli bohater, który cały czas wchodzi w drogę innym bohaterom. I ja tutaj wybrałam Terror Dana Simonsa. I co prawda to jest książka, która by pasowała też do innych kategorii, ale jest tutaj bohater Mr. Hickey, który cały czas wchodzi naszemu głównemu bohaterowi w drogę i sprawia, że jego życie jest bardzo trudne. Jego rola na tym statku jest dużo trudniejsza niż normalnie by była, więc będzie to terror. A poza tym to jest bardzo dobra książka, która jest wciągająca, która sprawiła, że mam ochotę czytać powieści marynistyczne, a to jest dużo, bo wcześniej myślałam, że te książki w ogóle nie są dla mnie. A teraz lubię podróże statkiem. Oczywiście te książkowe, nie w prawdziwym życiu. Simlish, czyli książka, która jest świetnie napisana. Jak myślę o tej kategorii, to od razu do głowy przychodzi mi literatura piękna, bo to nam się tak jakoś kojarzy z dobrze napisaną książką, ale sobie uświadomiłam, że niekoniecznie to musi być literatura piękna. Poza tym jest tyle dobrze napisanych książek w literaturze pięknej, że ciężko by mi było wybrać jedną. Dlatego wybrałam Reportaż, czyli Plutopię, bo owszem, to jest cegła, ale która jest tak napisana, że ciężko się od tej książki oderwać i czyta się ją bardzo, bardzo szybko, pomimo właśnie objętości. Ta książka z jednej strony jest trochę napisana jak taki podręcznik do historii. Mam wrażenie, że dzięki tej książce bardzo dużo się nauczyłam o tej historii nowożytnej. Natomiast
To się też czyta jak taki dobry kryminał. Ja po prostu byłam cały czas wciągnięta. Mamy tu mnóstwo, właściwie plejadę czarnych charakterów, którzy bez mrugnięcia oka posyłają na śmierć tysiące ludzi, którzy w imię większego dobra, lepszej przyszłości, wygranej wojny potrafią robić bardzo, ale to bardzo złe rzeczy. Ja jestem w tej książce zakochana. Dodatek, seria, która z każdą kolejną książką jest lepsza. Ja nie będę ukrywać, bardzo, ale to bardzo ciężko mi jest znaleźć taką serię, więc wybrałam trochę przekornie, mianowicie wybrałam Świat dysku Terry'ego Pratchetta, bo to jest seria, którą nie trzeba czytać po kolei. Te książki tworzą świat, który jest tak ogromny, że jest w nim kilka cyklów, które się przeplatają, ale równie dobrze te książki można czytać według daty wydania, ale równie dobrze nie trzeba. Można czytać też od tyłu, od środka, wybiórczo, można czytać co drugą, co trzecią, każdą. Niektóre książki są bardzo dobre, niektóre książki są kiepskie. Niektóre mi się bardzo podobały, niektóre mi się w ogóle nie podobały. Ale mam takie wrażenie, że można wybierać tylko te książki, które mają bardzo dobre opinie. I wtedy się czyta serię, która jest po prostu lepsza albo równie dobra z każdą kolejną książką, więc Simowy romans, książka z najgorszym wątkiem romantycznym. I ja tutaj od razu wiedziałam, co wybiorę, bo wzięłam Bez świt J.A. Kristoffa. Ja w ogóle z tym autorem tak mam, że ja mam wrażenie, że przynajmniej dla mnie, on nie potrafi pisać wątków romantycznych. I nie bez przyczyny wybrałam Bez świt, czyli to jest trzeci tom tej trylogii, bo właśnie w tym tomie zmienia się dynamika związku głównej bohaterki i tutaj jest najgorszy trójkąt miłosny, jaki w życiu spotkałam w książkach. Po prostu nie ma chyba gorszego trójkąta. Nie ma. To jest po pierwsze tak nierzeczywiste, tak głupie i okraszone jeszcze jakimś takim bólem i dramatem między tymi bohaterami, że ja jak to czytałam, to się tak pytałam, dlaczego, panie autorze, dlaczego pan robi to tym biednym postaciom? Dlaczego? Kody. Książka, która była nierealistyczna. Ja tutaj wybrałam romans, więc też tak trochę poszłam po najmniejszej linii oporu. Ale wybrałam Jeździec miedziany Pauliny Simons, bo fabuła tej książki dzieje się w Związku Radzieckim. Czytając ją, miałam takie wrażenie, że ta autorka zrobiła dobry research. W sensie podejrzewam, że daty się zgadzają, że jakieś tam realia podstawowe się zgadzają itd., itd. Ale to, co jest nierzeczywiste w tej książce, to to, że ta książka dzieje się w czasie wojny, w czasie II wojny światowej. Wszyscy bohaterowie wokół naszej pary umierają w różnych sytuacjach. Tam jest po prostu śmierć za śmiercią. A nasi bohaterowie z takich bardzo drastycznych, z bardzo takich krwawych momentów zawsze wychodzą obronną ręką. Było tam kilka takich sytuacji, że ja już myślałam, no nie, no teraz to już któryś z nich musi umrzeć. I oczywiście zawsze przeżywali. Zaspokojenie potrzeb, czyli bohaterowie, którzy podejmują same złe decyzje. I ja tutaj wybrałam książki Madeleine Miller, czyli Pieśń o Achillesie i Kirkę. I wybrałam te książki, dlatego że te książki są o fatum. Bo te książki są o bohaterach, którzy mają już zaplanowane życie przez los, przez fatum, przez bogów. I im bardziej oni próbują uciec od losu, od tego, co im jest obiecane, tym bardziej ta pętla wokół szyi im się zaciska. Im bardziej oni próbują walczyć ze swoim przeznaczeniem, tym gorzej oni kończą. Więc wydaje mi się, że te książki idealnie pasują do tej kategorii. Błąd zapisu, czyli seria, która świetnie się zapowiadała, ale ostatecznie nie wyszło. Ja tutaj wybrałam serię, którą całkiem niedawno skończyłam, czyli Ember in the Ashes, bo całkiem niedawno skończyłam trzeci tom.
I ja po tym tomie uważałam, że to jest. Znaczy, wciąż uważam, że pierwszy tom jest świetny. Jeśli szukacie luźnej, wciągającej młodzieżówki, no to jak najbardziej polecam, ale z każdym kolejnym tomem jest gorzej, a ostatni tom, więc to już jest jakaś tragedia. W Polsce nie wyszedł jeszcze czwarty tom, i jeśli kiedykolwiek wydawnictwo akurat wyda ten czwarty tom, to ja już wiem, że niestety podziękuję, nie sięgnę po niego. I ostatnia kategoria, imersja, czyli książka, która całkowicie cię pochłonęła. No i tutaj, oj, mogłabym wymieniać naprawdę bardzo dużo książek, ale zdecydowałam się wybrać książkę, o której chyba jeszcze na tym kanale nie mówiłam, bo przeczytałam ją bardzo dawno temu, jakieś 10 lat. Są to Trzej Muszkieterowie Aleksandra Dumas, bo to jest książka, którą jak zaczęłam, to ja dosłownie nie mogłam się od tej książki oderwać. Ja byłam z każdym kolejnym rozdziałem coraz bardziej wciągnięta w historię. Nie mogłam się doczekać, jak to wszystko się rozwiąże. Co prawda, ja już dosyć mało pamiętam z tej książki, ale pamiętam taką jedną scenę, jak jeden z bohaterów jechał na koniu z Francji do Anglii po kolczyki chyba. Ja pamiętam, ja nie mogłam po prostu przerwać, bo ja byłam ciekawa, czy on zdąży, czy on dojedzie, czy w ogóle, czy to się uda. No, pamiętam, że bardzo miałam, jakby nie mogłam przestać czytać. Dosłownie nie mogłam przestać czytać. Okej, i to by było na tyle. W opisie tego filmu znajdziecie mojego Goodreadsa oraz mojego Instagrama. No i do zobaczenia. Cześć!